które startują z powiatu mieleckiego są pani Ewa Gabryś, osoba, która jest osobą młodą, chciałaby bardzo dynamicznie przekazać swoje wszystkie informacje, wiedzę we współpracy ze środowiskiem rolniczym, ale także jako młoda mama. Bardzo aktywnie, o czym Państwu opowie, chciałaby pracować i rozmawiać o sprawach dzieciaków i młodzieży. Pan Grzegorz Tychanowicz, a pani Ewa Gabryś, miejsce na liście numer 25. Pan Grzegorz Tychanowicz, Państwo Grzegorza znacie, od wielu lat nauczyciel i dyrektor szkół. Swoje doświadczenie ma zarówno w pracy z młodzieżą w szkołach podstawowych, jak i w szkołach ponadpodstawowych, a zatem sprawy edukacji są mu niezmiernie bliskie, z doświadczeniem samorządowym, jako że w poprzedniej kadencji był członkiem, był radnym powiatu mieleckiego, do dzisiaj jest członkiem Rady Społecznej Szpitala w Mielcu, a zatem te wszystkie sprawy, które żywotnie interesują mieszkańców Mielca, są znane. Każdy z nas, dokona takiej prezentacji własnej, powie kilka słów o sobie. Będziemy do Państwa dyspozycji. Ja, Krystyna Skowrońska, poseł Platformy Obywatelskiej, w tym wyborach miejsce numer 1 na liście. Chcę powiedzieć, że od bardzo wielu lat zabiegaliśmy o to, aby region podkarpacki był identycznie traktowany jak inne regiony. Mieliśmy kilka bardzo ważnych rzeczy, które udało nam się w tym okresie zrealizować. Pierwsza sprawa to, traktuję ją jako ważną, Podkarpacie jest identycznie traktowane jak inne regiony. Od 2009 roku ma taki sam sposób finansowania na jednego pacjenta, jak reszta Polski. A tak nie było. Z tą sprawą zmierzaliśmy się jako Platforma Obywatelska od roku co najmniej 2005, kiedy Podkarpacie musiało innym regionom, jeżeli tam się leczyli mieszkańcy, płacić więcej. Albo przygotowano taki projekt, że będziemy otrzymywać pieniądze w zależności od zasobności gospodarstw podkarpackich. To było krzywdzące. Od 2009 roku, myślę, że warto o tym powiedzieć, ten budżet na podkarpacką służbę zdrowia zwiększył się o prawie 3 miliardy złotych. Zdawaliśmy w tym okresie, to tak na starcie, rzecz ważną związaną z bezpieczeństwem. To są zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Państwo doskonale wiecie, jak wyglądała sprawa powodzi w 2010 roku, jak pieniądze na te zadania trafiają zarówno do samorządów, bo są to drogi na powodziówki i w tym zakresie powiat mielecki od 2009 roku otrzymał 860 milionów złotych na odbudowę tej struktury. Ale przede wszystkim zrealizowano ważne zadania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Wszyscy cieszymy się obwodnicą miasta Mielca. To jest duże przedsięwzięcie. Spotykaliśmy się z Państwem, z mieszkańcami przed poprzednimi wyborami. Obwodnica miasta Mielca już jest, możemy z niej korzystać. To było jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych. Dzisiaj chcemy razem z Ewą i Grzegorzem rozmawiać i przekonywać mieszkańców Mielca. I taki jest program Platformy Obywatelskiej, że wszystko, co zrobiono dotyczące bezpieczeństwa albo co zrobiono w zakresie infrastruktury, to służyło nie tylko temu, że jedziemy my do innego miasta, jest wygodniej, ale temu, żeby pozyskiwać inwestorów.